Słyszysz mnie? Moja głowa. No i co teraz? A teraz dowiesz się, co masz zrobić. Nigdy się nie wycofywałeś, więc nie cofniesz się również teraz. Dobrze wiesz, że w tym mieście można zginąć, zamawiając taksówkę. Nigdy cię to nie powstrzymywało przed działaniem. I nie powstrzyma i tym razem. Myślisz, że oszukałaś śmierć? To śmierć oszukała ciebie. Jeśli musisz zabijać, to zabijaj. Jeśli musisz podpalić świat, to niech płonie. Zielony! Dla siebie kurwo, ani kroku! Wynocha z mojego domu! Śmierć w chwale, czy żywot spokojnego człowieka? Przemyśl to. Cześć, witajcie na kanale Rafik85 Games w grze Cyberpunk 2077. Na ostatnim odcinku na live troszeczkę pozwiedzaliśmy to miasto, jakieś tam historie się przytrafiły. Kilka razy zginęłem niestety. No i też kilka misji pobocznych rozwiązaliśmy. W dzisiejszym odcinku będziemy ciągnąć fabułę. Tak jak już widzicie tu po prawej stronie, będzie to misja Dom Lalek. Więc jedziemy się spotkać z Judy. Też na live było początek tej misji w sumie, bo też przez pomyłkę zadzwoniłem do Judy. Ale dobra, jedziemy. Hej, wracaj do mnie. O, dobra. Co tu się dzieje? Mieszkam obok. To idź se dalej mieszkać i nie wpieprzaj się w cudze sprawy. Ale czekaj! To jego sąsiad. Słuchajcie, to mega blok. Ludzie nie lubią takich, którzy gadają z glinami. To zajmie tylko chwilę. Znasz Barego? Jako tako. Gadaliśmy. Z raz czy dwa. To nasz dobry kolega z NCPD. Niedawno odszedł z policji. Załamał się po śmierci bliskiego przyjaciela. Boimy się, że wpada w depresję. Ty się boisz Petrowa. Znam go, to twardy facet. Robi nam na złość i tyle. Mendez! Zajrzałbyś do niego, gdy trochę ochłonie? Jasne, czemu nie? Daleko nie mam. Dzięki. Tylko bądź cierpliwy. Liniarze po przejściach bywają trudni. Zobaczę, co da się zrobić. No dobra. Mamy coś, jakieś zajęcie. Spędzimy do Judy. Policja zaleca szczególną ostrożność podczas korzystania z obywateli. W trakcie rutynowej kontroli okazało się, że wiele stacji było zawirusowanych. Eksperci policyjni uczulają, że złośliwe oprogramowanie może doprowadzić do poważnych awarii wszczepów, a w skrajnych sytuacjach do śmierci. W związku ze wzmożoną aktywnością gangów, taksówki mają tego wirusa, więc wiemy, o co chodzi. Mieszkańcom Arroyo oraz Watson zaleca się pozostanie w domach po zapadnięciu zmroku i upewnienie się, że zawsze mają broń palną w zasięgu ręki. Szkoły oraz szpitale pozostaną zamknięte do odwołania. Dobrze. Co dalej?
Pacyfiką. Dzielnica, która potencjalnie miała być oazą luksusu, stała się siedzibą niebezpiecznych gangów i narkomanów. Myślałem, że utknęłem. Chcesz pogadać o wczoraj? Chodźmy na oka. Śpieszy się. O, o, o. Widziałam, co? Kurde, zapomniałem, że to jest od 18. Nie zapominam twarzy. No. Teraz mamy zamknięte. Chcę pogadać z Judy. Jest u siebie? Mhm. A, jest schodami na dół. Dam znać Judy, że idziesz. Super. Ewelin, już się nie pytałem. Matko, zawrócę zaraz. Raz. Dobrze jest. Czekaj, powiedz jeszcze tam. Co chcesz, żebyśmy zrobiły? Przekonajcie go albo załatwcie, ja po prostu chcę wrócić do mojego pokoju! Twój Alfons cię wyrzucił z mieszkania, tak? Judy znowu robi... Dokąd? Tutaj nie ma nic ciekawego. Daj mu spokój, to znajomy Judy. O! Nie podsyła mi tu każdej słaniającej się dziwki. Co ja mam z nimi robić? Zresztą zajmij się swoim gościem. Dziewczyny przychodzą po pomoc. Suzy! Nie skończyłyśmy rozmawiać! Skończyłyśmy. Siepo, kurde. Dobra. Nie poddajesz się łatwo, co? Nie mamy o czym gadać. Wydawało mi się, że dałam to do zrozumienia. Rozumiem, że byłam zbyt subtelna. O co wam poszło? W tym pieprzonym mieście każdy żyje we własnej bańce. Albo sobie radzisz, albo staczasz się w bagno, z którego nie ma już powrotu. Ta Suzy wygląda na kogoś, kto wie, czego chce. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby rozmawiać o hierarchii w Moksach. Przypominają mi się dyskusje nomadów. U nich też sporo się mówi o wspólnotowości. Rodzina versus reszta świata. To nie są łatwe tematy. A co, ty przyszedłeś tu, żeby toczyć debaty światopoglądowe? Dobra. Szukam Evelyn. Gdzie ją znajdę? To dla mnie bardzo ważne. A co? Chcesz na nią zwalić winę za zjebany skok? Chcę ją zapytać, dla kogo pracowała. I to wszystko? To wszystko. Jeżeli się martwisz, że coś jej grozi z mojej strony, to niepotrzebnie. Okej.
Okej. Evelyn jest lalką. Pracowała kiedyś w chmurach. Na moim biurku leży papierośnica z adresem. Jak spotkasz Evelyn, to jej oddaj. Mega blok. Nie za ciekawy adres. No dobra. Zaczekaj. Aha, co jeszcze? Daj mi znać, co u niej słychać, okej? Okej, zadzwonię. Dzięki, Vi. Nie ma za co. Dziękuję. Proszę. Się wchodzi patenty. Już nie wiem, ty. To widzę broń. Real Water zagasowana. Lizzy. Dobra, wszystko bierzemy. Lalka. Z jakiegoś powodu wcale mnie to nie dziwi. Z Zengramem zanikającej jaźni. Mało co powinno cię dziwić. Dobra. Jedziemy do tych chmur? Jasne. Co, wszystko? To idziemy. Klub jest zamknięty. Czemu się tu kręcisz? Podobno moksy pomagają dziewczynom z ulicy. Słuchaj, to stare dzieje. To był zryw i pierdolona rewolucja. Coś słyszałem o tych zamieszkach. Ktoś od Tiger Claws zamordował prostytutkę. O, jedną za dużo. Ludziom się ulało. Wszyscy wyszli na ulicę. Dziwki, Alfonsi. Najrozmaitsze friki. Z nich uformowało się MOX, ale mówię, to było dawno temu. Teraz rządzą pieniądze. Nie ja tak urządziłam ten świat, ale ja jestem odpowiedzialna za MOX i tylko za nie. Słyszałem, jak kłóciłaś się z Judy. O co wam poszło? Czemu cię to interesuje? Też będziesz mi wciskać przemowę na temat odpowiedzialności za innych? Pytam z ciekawości. Ciekawość jest niebezpieczna, jeżeli nie idzie za nią szybka ręka i twarda dupa. Okej. Wiesz, co się dzieje z Evelyn Parker? Gadałeś o niej z Judy. Po co mnie pytasz? Może wiesz coś więcej. Jesteś szefową. Evelyn odeszła z MOX dawno temu. I tego samego dnia przestała być moim problemem. Problemem? Nie wiem, czy to jest sens pytania. Nie będę nic o to pytał. Więc idziemy. Przyznaj, nie chodzi o żadną Evelyn, tylko cię wzięło na braindance'y Judy. Dobrze kręcą, co? Judy zna się na rzeczy. Jej braindance'y są najlepsze. No raczej. No co, i tylko tyle? No dobra. To idziemy do chmury. Mówią na mnie Mr. Hertz. Jeżeli będziesz szukać zleceń w Pacyfice, dzwonisz do mnie. Jestem Vi. A gdzie jakiś miło cię poznać? Bardzo miło cię poznać. Jak będziesz mieć jakiś interes, to dzwoń. Quiero solo dinero, cocha, pendeja, loco, el de coco, maneja, deja todo, todo, sí. Pero cuando tenga un tiempo, cara de
esperas que esperas, te piensas, te hirvo, chuperas, dile que eres un mataciego, descubrirá que tu padre se ha muerto, ciudad de mis sueños, ciudad de la noche, coca de Cartagena, avión, bote, coche, ciudad de mis sueños, ciudad de la noche, coca de la calle, mira no me conoce, lo alto, un cuerpo, todo lo que se cae en el concierto, mira no me traes el de mierda, lo alto. Todo lo que se cae en el concierto, mírale sus ojos al hielo, lo vuelto, cuerpo. Todo lo que se cae en el concierto, mirando mi padre que tu traiga, lo vuelto, cuerpo. Todo lo que se cae en el concierto, cerca de poquito me la puesto. Słyszałem, że zrobiłeś wczoraj promocję. Zbiłeś ceny o połowę? Sprzedałem prawie dwa. Fajker. Poddajesz się? To powiesz, z nimi też będziemy mieli pewnie jakieś prochówki do rozwiązania. Twój orgazm to pewnie będzie jedyna rzecz, jaką tu osiągniemy. Albo dostaniesz kulkę w łeb. Ja oddałem ten jeden głos sprzeciwu. Skąd te przewidywania? Laska od Braidensów coś ukrywa. A budynek jest kontrolowany przez Tiger Claws. Widziałem co najmniej dwóch. To nie przypadek. Tiger Claws są powiązani z Arasaką. To jest zastanawiające. Każde korpo ma w mieście swoich bandytów od grzebania tam, gdzie kołnierzyk by się pobrudził. To cię dziwi? Nie, nie to. Jeśli Evelyn próbowała... To co jest? A, pięknie. Ale zobacz, jakbyś się pięknie... Czekaj. Pytanie, ile czasu czekaliśmy, bo nie zwróciłem uwagi, która była godzina przed. Hologramik. Tych muzyk naprawdę są. Oho. Cześć. Witaj w chmurach. Wiemy, czego szukasz. Ja? Podepniesz się do terminala? Skąd wiesz, po co przyszedłem? Dom Lalek zawsze wie. Znajdujemy to, co ukryte. Dostajesz to, czego potrzebujesz. Czasem dużo więcej, nigdy mniej. Jak to działa? Funkcjami motorycznymi lalki steruje algorytm przetwarzający twój profil i doznania w czasie rzeczywistym. Chip behawioralny blokuje także pamięć krótkotrwałą lalki. Czyli nie zostanie żaden ślad po tym spotkaniu? Jeśli powiem, że tak, uznasz, że wizyta u nas nie ma sensu. Jeśli powiem, że nie, uznasz, że wizyta jest niebezpieczna. Zgaduję, że nie jest ani niebezpieczna, ani bez sensu. Dokładnie tak. I rzadko okazuje się tym, czego się spodziewasz. Teraz mnie zaciekawiłaś. Szukam Evelyn Parker. Pracuje tutaj? Moment, sprawdzę. Evelyn nie jest w tej chwili dostępna. Muszę się z nią zobaczyć. Zaufaj algorytmowi. Dobierzemy lalkę, która cię zachwyci. Lalka może dowolnie zmieniać kolor włosów i oczu, więc będzie wyglądała tak, jak lubisz. Nie jestem klientem. To nie jest żaden problem.
Każdy kiedyś był w chmurach po raz pierwszy. Nie ma się co namyślać. Wystarczy, że się podepniesz. Zczytamy twój profil i zostaniesz zarejestrowany. Niczego się nie dowiesz od tej plastikowej gęby. Jak chcesz wiedzieć, co masz w żarciu, to nie pytaj kelnera, tylko zajrzyj do kuchni. Czyli? Czyli wchodzisz jako klient. I stąpaj uważnie. Już widać, że nabrali wody w usta. Nie ściągnij na siebie podejrzeń. Yeah. Połączenie osobiste jest niebezpieczne. W ten sposób możecie się dostać bezpośrednio do rdzenia i zainfekować malwarem. To właśnie z rdzenia zczytujemy dane konieczne do sesji z lalką. To będzie skan biometryczny? Jak najbardziej. Gdyby coś poszło nie tak, możesz zgłosić reklamację. Ale dotąd jeszcze nikt nie zgłosił. A nic nie pozostaje nam, jak się podłączyć. No dobra, zróbmy to. Spotkanie może pójść w nieoczekiwaną stronę, ale nie rezygnuj pochopnie, bo możesz stracić coś niepowtarzalnego. Jeśli uznasz, że nie jesteś gotowy na to, co się wydarzy, możesz przerwać sesję. Wybierz hasło bezpieczeństwa. Samurai Afterlife. Bierzemy samuraj. Samuraj. Zapisane. Teraz chwila cierpliwości. Zczytujemy twój profil. Za chwilę zobaczysz lalki, które są z tobą kompatybilne. Wow. Angel. Sky. Aha, i co, mam teraz wybrać? Nie. Dwa dopasowania. To ciekawe. Normalnie jest inaczej? A co to znaczy normalnie? Najwyraźniej jesteś wyjątkową osobą i masz bardzo szczególny gust. Dom sprosta i temu. Angel, czy raczej Sky? No, raczej Sky. Wolę się spotkać ze Sky. Sky. Też bym ją wybrała. Wnieś opłatę i za chwilę znajdziesz się w chmurach. Płatę? O kurde. Proszę bardzo. Opłata zeszła z konta. Jeśli chcesz się zrelaksować, to całe piętro jest do twojej dyspozycji. Sky czeka na ciebie w kabinie 9. Możesz się odłączyć. Kabina 9. To już wszystko? No dobra. W chmurach obowiązuje zakaz posiadania broni. Złóż w depozycie wszystko, co masz. O. Tylko dwie dziwki się podjęły. Marnie. Spierdalaj. To jedno z najbezpieczniejszych miejsc w Night City. O, ja pierdzielę. Dziękuję. Życzę miłego pobytu. Gąśliwy on. No dobra, to my tu mamy. O Jezu, jaka twarz. Ale wszczep. Można gadać? Nie. No co jest? A, można. Dziwnie wyglądasz. Co jest tam? Coś tu było? Ja jestem Sky. A ty się nazywasz Vincent. Po prostu V. Nie lubię, kiedy obcy używają mojego imienia. Jasne. Widzę, że to będzie ciekawa rozmowa. A zatem, V. Widzę, że umierasz. Skąd wiesz, że umieram? Czuję twoje przerażenie. Tego lęku nie da się pomylić z żadnym innym. Obchodzi cię to? Dlaczego?
bo słyszę wołanie o pomoc. Rozejrzyj się. To ty ukształtowałeś to miejsce. Widzę coś w głębi labiryntu luster. To projekcja twojego umysłu. Sesja psychoanalizy w burdelu? Nie chcę cię leczyć. Nie potrafię tego. Jestem tu po to, żeby spełnić twoje ukryte pragnienie. Szukam kogoś. Evelyn Parker pracowała tu. Znasz ją? Wiesz, gdzie jest? Wiem, że potrzebujesz odpowiedzi. Ale nie tych, o których myślisz. Możesz mówić jaśniej? Znalezienie Evelyn Parker wcale nie jest dla ciebie najważniejsze. Czuję to, tak jak czuję twój lęk. Jedyne, co potrafisz, to mówić zagadkami. Nie mogę ci pomóc, jeśli sam nie chcesz sobie pomóc. Tanie sztuczki. Doprawdy? Możesz mi odpowiedzieć na pytanie, gdzie znajdę Evelyn Parker? Wiesz o niej cokolwiek, kiedy tu była ostatnio? Dlaczego menadżerka mówi, że Evelyn tu nie pracuje? Evelyn ma swoją historię. Wiem, że jest też częścią twojej. W końcu ją znajdziesz. Zawsze dopinasz swego. Dom lalek obiecuje spełnić najskrytsze marzenia. Muszę przyznać, że nie tego się spodziewałem. W chmurach znajdziesz to, czego potrzebujesz. Nie to, czego chcesz. To dwie różne rzeczy. No to czego potrzebuję? Pogódź się z tym, co się stało. Umarłeś. Czas ruszyć naprzód. Z czymś takim nie można się pogodzić. Ucieczka przed śmiercią to motor napędzający życie. Boisz się, ponieważ straciłeś z oczu cel. Kiedyś chciałeś być najlepszy. Co się stało z tym pragnieniem? Zostać legendą. Nadal tego chcę. Ale dotarło do mnie, że mogę już nie zdążyć. Teraz wystarczy mi, że zostawię po sobie jakiś ślad. Zamiast marzeń śnisz koszmary. Boisz się, że zostaniesz wymazany? Czy boisz się zostać kimś innym? Śmierć to koniec. Zniknę i nie będzie już niczego. Nawet ty nie możesz tego wiedzieć na pewno. Chociaż się już o nią otarłeś. Dobrze pamiętam, czym jest umieranie. Jeszcze nie otrząsnąłeś się z żałoby po sobie samym. To już przeszłość. Co było, to było. Oszukujesz się. Nawet jeśli to prawda, co mi więcej zostało? No i co teraz? A teraz dowiesz się, co masz zrobić. Ty mi to powiesz? Tak. Nigdy się nie wycofywałeś, więc nie cofniesz się również teraz. Dobrze wiesz, że w tym mieście można zginąć, zamawiając taksówkę. Nigdy cię to nie powstrzymywało przed działaniem. I nie powstrzyma i tym razem. Nie wiem, czy dam radę. Tyle wokół się dzieje. Wszystko podlega ciągłej zmianie. Również ty. Świat jest ciągłym stawaniem się, a ty możesz na niego wpływać. Nie oglądaj się za siebie. Jeśli musisz zabijać, to zabijaj. Jeśli musisz podpalić świat, to niech płonie. Dziękuję. Nie chcę mi się wstawać. Wszystko ma swój koniec. Samuraj. Co jest? Wywaliło mnie z sesji? Chcę porozmawiać. Porozmawiać. Właśnie użyłeś hamulca awaryjnego. Coś poszło nie tak? Ostatnio sporo rzeczy dzieje się w mojej głowie, ale to było coś nowego. Odświeżającego.
Dom spełnia swoje obietnice. Rozumiem, czemu ludzie tu wracają. Ale nie po to tutaj przyszedłem. Powiedz mi, co wiesz o Evelyn Parker? Nic nie wiem. Tu każdy ma swoją kabinę i swoje problemy. Swój mały świat. A ty wlazłeś do mojego. I chcesz go teraz urządzać po swojemu? Nie sądzę. Musisz mi pomóc. Proszę. Chcę się tylko dowiedzieć, gdzie jest. Nic jej nie grozi z mojej strony. Słuchaj, to nie jest najstabilniejsza praca na świecie. Jednego dnia tu jesteś, drugiego cię nie ma. Nic nadzwyczajnego się tutaj ostatnio nie wydarzyło? Dobra. Słyszałam, że jej klient odwalił jakiś lewy numer. Nic więcej nie wiem. Takie rzeczy zdarzają się tutaj częściej, niż ktokolwiek chciałby przyznać. Ta twoja Evelyn miała wspólne tematy z Tomem. Godzinami chrzanili od rzeczy. Jego pytaj. Akcja z klientem? Co się stało? Doszło do jakiejś burdy. Ściągnęli ochronę, a potem wyciszyli sprawę. Nikt nie drążył tematu. Tutaj nie należy za dużo wiedzieć i za dużo słyszeć, rozumiesz? Gdzie doszło do tego wypadku? W jej kabinie. Przecież mówiłam, że była z klientem. Numer kabiny? 11. Kabina jest teraz zajęta? Nie sądzę. Chyba jest ciągle nieczynna. Muszę się dostać do tej kabiny. Po co się tam pchasz? To moja sprawa. Możesz ją otworzyć czy nie? Mogę, ale nie pokazuj się więcej w mojej. Gadaj z Tomem. Tom? Kto to jest? Lalka taka jak ja. A co myślałeś, że gwiazda filmowa? Gdzie go znajdę? Strefa VIP, kabina 2. Chyba. Dzięki. Jednak potrafisz być pomocna. Strefa VIP. No tak. Pytanie, czy tam się dostanę. Ten ochroniarz przez przypadek tu chyba nie stoi. Co to znaczy, że nie mogę wejść? Jestem tu co tydzień! Nie ma pan wstępu do strefy VIP. Mam! Nie, nie ma pan. Proszę to wyjaśnić z menadżerką. Sam wyjaśnij, zakutapało! Wiesz, kim ja jestem? Moment, tu jest coś jeszcze gdzieś. Ten kretyn nie rozumie, że mam prawo tam wejść. Dwójka. Z tego, co widzę, członkostwo gasło. Zaraz. Co? Dwójka, no to proszę zachować spokój, bo będziemy musieli pana wyprowadzić. Dobra, jeszcze 11 poszukajmy. Gdzie tu wejść? 9, 10, 11. Zajrzyjmy. Ślady krwi. Niedużo jej. Rana raczej nie była śmiertelna. Jeszcze jest. No proszę. Nie klientowi puściły hamulce. Nieźle jej odwaliło. Ha!
Co to mogło być? Atak cyberprzychodni. Może ktoś się włamał zdalnie, jakiś netrunner? Dziwne. Interesujące. A, to się powtarza. A, czyli cóż. To jest. Śmiejemy sobie. Idziemy tu. Otóż brak autoryzacji. Na drugie piętro zapraszamy tylko klientów VIP. Dostań się. A. Tu mamy. Nie możemy wejść. Do tyłu, albo zaraz wyrwiesz w tę buźkę. Karta VIP jest, o. Weź wszystko. Czy tu można drzwi zamykać? Nie można, niestety. Ale ja go nie zabiłem bynajmniej. Dobra. Tu, co tu jest? A, granat. Weźmy. Użyj zdolności technicznych. Okej. Nie wiem, co zrobiłem tak na dobrą sprawę, ale dobra. Zamknijesz. Tylko jedno. Byle dobrze trzepało. Ciężki dzień. Niech on lepiej mówi krótko i na temat. Dwa. Cześć. Chyba coś się zepsuło. Nie bardzo wiem co. Chyba nie mam twoich danych. Nie wiem co robić. Spokojnie. Nie potrzebujesz danych. Nie jestem klientem. Przyszedłem porozmawiać konkretnie z tobą, nie z Lalką. Jesteś Tom, tak? Mhm. Chcę się skontaktować z Evelyn Parker. Ja też próbowałem. Nie odbiera telefonów. Dzwoniłem do niej parę razy. Nie ma jej tu? Miała wypadek. Podobno pojechała robić sobie nowy faceplate do kliniki w... Osace? Nie, w Oslo. Różnica Osaka a Oslo. To w końcu Osaka czy Oslo? Zdecyduj się. Oslo, na pewno. Do tego wypadku doszło, kiedy była z klientem. W jej kabinie znalazłem krew. Wiesz, takie rzeczy czasem się tu zdarzają. I nikt się tym nie przejmuje? Dostajemy nowe wszczepy, urlop na rekonwalescencję i czasem nawet rekompensatę. Ale to dziwne, że Evelyn wyjechała tak daleko. Sama ci powiedziała, że wyjeżdża? Nie, po prostu nie przyszła do pracy. Nie odbierała telefonu, więc zapytałem Woodmana, co z nią. To on mi powiedział, że wyjechała. Gdzie znajdę tego Woodmana? Pewnie siedzi w swoim biurze na zapleczu. Ale klienci nie mogą tam wchodzić.
Woodman. Co to za jeden? Pan Forrest. Wszyscy na niego mówią Woodman. W sumie to nie wiem dlaczego. Aha. Kim jest ten pan Forrest? Zajmuje się lalkami, znajduje talenty i rozwiązuje problemy. Jasne. Niech ten Woodman w końcu powie coś konkretnego. Lalki naprawdę mają nas ranę do łów. Dobra, to idziemy do biura. Pewnie, że ma taki motocykl. Ja i Ogandantazy. Jak widzisz, jestem zajęty. Szukam dziewczyny. Nazywa się Evelyn Parker. Taka tutaj nie pracuje. Ale pracowała. Co się z nią stało? Pewnie złapała jakiegoś bogatego jelenia. Wszystkie tego próbują. Niektórym się udaje. Zapomnij o niej i spróbuj z Roxanne z dwójki. Dupa podobna, a reszta odwali chip behawioralny. Nie poczujesz różnicy. Mówią na ciebie Woodman, co? Adekwatnie, bo jesteś tępy jak kloc. Chyba nie rozumiesz sytuacji, w jakiej się właśnie znalazłeś. Serio? A co to kurwa za sytuacja? Myślisz, że się boję każdego, kto mi wlezie do biura? Możemy to załatwić bez podwijania rękawów. Po co utrudniać sobie życie? Moje jest całkiem łatwe. Które to wybrać? Słuchaj, Klocu. Wywaliłeś nogi na stół i myślisz, że jestem pierwszym lepszym fiutem, którego możesz olać? Bo ja wiem. Wyglądasz na takiego. Mogę cię zabić gołymi rękami. Jestem pewien, że mi się uda. Nie chcesz się przekonać, jak to zrobię. Chcę. O kurde. A, już ja nie mam broni żadnej. A. To się nie strzela. Świetnie to rozegrałeś. Zamknij się. Co teraz? Przemów do niego podprogowo. Może pozytywnie i zareaguje. Albo przetrzep mu komputer. Niezły pomysł. Dobra, zobaczmy. Dobra, co tu jest? Dobra, załatwiamy zorganizuj. 5, 6 dziewczyn i dwóch chłopaczków, tylko niech będą naprawdę młodzi, a nie tak jak ostatnio. Okej, okay. Chłopcy to lalka. O, to może być to? Opchnął ją Reaperowi. Miała zepsuty chip. Może próbowali naprawić. Fingers, Reaper zaułka kurew. Brzmi świetnie. Nic nie znalazłam, ale nadal trzeba uważać. Okej, dobra. Wyjdź. To co? To dostaniemy się teraz stąd. Teraz tak. Oto
jakiegoś innego wyjścia. To nie będzie tortu, obiecuję. A wyłączone, administracja, czyli się tędy nie da. Macie panie. Tygrysy, no tak. Boli mnie! To jest kurwa dobrze! Zaszł mi się lepszą broń. Zapierdolę! Tam jest tak. Nie. Zobaczmy się, są inni. Okej, tu i tu. Wyłączenie.
ci oddać broń? Chociaż wolałabym nie. Ja tu tylko pracuję, ja nic nie wiem. Odbierz broń, tak? Przed. Też nie, chyba trzeba przeciągnąć. Bo nie sądzę, żeby to było tak łatwo opuścić to. Ale tu się zjadą. Był przeciążony? Podejdź. Subtelnie to załatwiłeś. Nie mam czasu na łagodną perswazję. Szanuję to. Bo sam byś pewnie spuścił atomówkę. Nie przesadzaj. Mam też inne rozwiązania. Tiger Claws ci raczej nie podziękują. Myślisz, że ją znajdziemy u tego Fingersa? Jestem martwym gościem w głowie truposza, nie wyrocznią. Dobra. Przecież sam chciałeś mnie zabić. Już raz ci powiedziałem, że zmieniłem zdanie. Teraz chcę, żebyś żył. Brak mi słów, żeby wyrazić, jak bardzo jesteś zjebany. Po prostu zastanowiłem się na spokojnie i uznałem, że skoro dostałem szansę od losu, to powinienem z niej skorzystać. Żyć pełnią życia, a? Zobaczyć zorzę polarną i stado gazeli w pełnym biegu. Dokończyć to, co zacząłem. Skoro wróciłem do gry, chcę załatwić Arasakę. A ty jesteś mi do tego potrzebny. Gdyby mniej bolało, to może nawet bym się pośmiał. Posłuchaj, wiem, kto może ci pomóc i gdzie można uratować ci życie. Ty pozbędziesz się chipu, a ja przy okazji rozwalę Arasakę. Musimy tylko zdobyć Soul Killera i dotrzeć do Mikoshi. Wiesz, że jesteś tylko irytującym omamem? Powinienem cię ignorować. A ty jesteś chodzącym trupem i powinienem zaczekać, aż umrzesz i zwolnisz dla mnie miejsce w ciele. Ty skurwysynu. Ale jak widzisz, postanowiłem ci pomóc. Musimy tylko znaleźć... Zaczyna się od M na 7 liter. Dobra, co to jest Mikoshi? Zacznijmy od tego, że kiedy jesteś podłączony do sieci, Arasaka może wypalić cię za pomocą sztucznej inteligencji o nazwie Soul Killer. Nadążasz? Tak. Widziałem twoje wspomnienia. Myślę, cię załatwili. Dobra, widzę, że mamy do obgadania więcej tematów niż myślałem, ale to później. A póki co, Arasaka wypala cię Soul Killerem. Umierasz. Ale zawartość twojego mózgu zostaje skopiowana. No, pewnie tak stałeś się konstruktem. Właśnie!
A miejsce, które stoi za całym procesem i gdzie przechowują engramy, nazywa się Mikoshi. Powiedz wreszcie, co ci chodzi po głowie. 50 lat temu Mikoshi było jedynym miejscem na świecie, gdzie przeprowadzano operacje na umyśle człowieka. Dzisiaj też pewnie jest jedynym. Wszystkie drogi zawsze nas tam zaprowadzą i wtedy ty załatwisz swoją sprawę, a ja swoją. Dobra. A jak chcesz rozwalić Arasakę? Masz gdzieś w zanadrzu drugą bombę? Bomba ma na imię Alt Kaninga. Nic mi to nie mówi. Na razie. Kiedy ją znajdziemy, wszystko stanie się jasne. A póki co nie trać czasu. Trzeba znaleźć drogę do Mikoshi. Ojojoj. No dobra. Cześć, Vi. Jednak zadzwoniłeś. Dzięki. Obiecałem przecież. Nie dla każdego dotrzymywanie obietnic jest oczywiste. Więc? Masz coś dla mnie? Evelyn nie ma już w chmurach. I chip behawioralny został uszkodzony. Przejął ją Reaper do Coxywie Fingers. O kurwa. Wiesz, gdzie znajdę tego całego Fingersa? Tak, on prowadzi klinikę na Chick-Chick Street. Kurwa, Vi, to jest straszny rzeźnik. Jadę tam. Znajdę ją. Mówiłam jej, żeby trzymała się z daleka od chmur. Na razie, Vi. W takim stanie to będzie ciężkie. Przepraszam pana najmocniej. Chyba, że się poprawi tam. Ta rura, co pękła w bloku. Te skurwysyny z ratusza nadal nikogo nie wysłały do naprawy. Daleko to? 25 metrów. Jest więźniem. Czeka na egzekucję. Co myślicie? Powinno zmienić krzesło elektryczne na krzyż? Dzwoncie. To jest gdzieś na dole, chyba, tak? Co? To bardziej twoje klimaty niż chmury? Te dziwki są przynajmniej autentyczne. Dobra, szukamy Fingersa. Podobasz mi się. Chodź sprawdzić, tak? Jak bardzo. Podobasz mi się. Tam. Hej, kotku, gdzie się tak śpieszysz? Czy coś powiesz? Nic. Za darmo ci zrobił? Pierdolisz. No, za darmo. Wygląda biednie, ale działa. Nie kazał ci płacić w ogóle? Czy na kresko wzięłaś? No przecież mówię, ciekawa żadnych dziewca. Pieniędzy nie chciałam. Aha.
Aha, jakiś trzech jest. Okej. Okay. Ej, stój! Do kogo? Szukam Reapera. Nazywa się Fingers. Wiecie, gdzie go znajdę? Po co go szukasz? Nie twoja sprawa. Szukam go, bo tak mi się podoba. Złaź mi z drogi. Ej, tak się nie mówi do Lil Loco. Woohoo! Tak jest! Dajesz, chłopaku! Strzelał do mnie. Przestań ją szarpać! Myślisz, że się ciebie przestraszę, pojebany chudzielcu? Powinieneś, chyba że chcesz mieć taką pomoc z całego miasta. Jak masz wobec niej roszczenia finansowe, to idź, załóż sprawę w sądzie. Dobra, rozumiem. Każdy ma dosyć tego miasta, nawet szczury. Spłać tylko to, co mi wisisz i możesz spierdalać. Mam nadzieję, że to ich nauczy, żeby gdzie indziej obszywali murki. Ej, jest kolejka. Gdzie się pchasz? Ty, poczekaj na swoją kolej. Znasz tego Reapera, Fingersa? Słyszałam o nim. Co słyszałaś? Że to partacz. Ej, dobrze, że jesteś. Martwię się o nią. Nie miałam pojęcia, że coś się stało. Znajdziemy ją. Evelyn była u Moxów przez jakiś czas po akcji, tak? No, była. To dlaczego wróciła do chmur? Uważała, że tam będzie bezpieczniejsza. Próbowałam jej to wybić z głowy, ale... Rozmawiałaś już z tym Fingersem? Nie. Trudniej się do niego dostać niż do najlepszego specjalisty. Ja pierdolę, będziemy tu czekać w nieskończoność? Może zagadaj do tych lasek, żeby nas przepuściły. Ja? No, mnie chyba nie polubiły. Wymyśl coś. Zależy ci na niej. Z czego to wnioskujesz? Od razu ruszyłaś na poszukiwania. Evelyn potrafi przyciągać ludzi. Myślisz, że Evelyn gdzieś tu jest? Mam nadzieję, że tak, bo chcę, żeby się szybko znalazła. A z drugiej strony mam nadzieję, że nie, bo boję się, co ten pojeb mógł z nią zrobić. Pracowałaś w chmurach? Tak, edytowałam In Brain Dance. Tam poznałam Evelyn, Toma i resztę. Widziałyście tutaj dziewczynę z niebieskimi włosami? Ma chip lalkowy. Ja chyba widziałam taką. Fingers ją operował. Dalej tu jest? Nie wiem. Jego zapytaj. Moja koleżanka bardzo cierpi. Może mogłybyście nas przepuścić? Jasne, wejdźcie. Ciekawe. Przed chwilą nie wyglądała, jakby coś jej było. Jest twarda. Sprawdź, czy wchodzimy. Możesz otwierać usta. A teraz? Lepiej. Ale coś jest nie tak. Wszystko mi się rozmywa przed oczami. Poprzednia właścicielka tego faceplate'u miała bardziej pociągłą twarz niż ty. Grzeg naciska na nerw wzrokowy. Po jakimś czasie oko powinno się zaadaptować. Wchodzimy? Oczywiście. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? O Boże.
Chciałbym chwilę porozmawiać. Z przyjemnością. Szkoda, że tylko chwilę. Ja lubię rozmawiać z ładnymi chłopcami. Z tym, że w tej chwili jestem zajęty. Jesteście od Tiger Claws? Nie mam zaległych płatności. Jesteśmy od Moxów. Mox. Szanuję. Czego chcecie? O, ludzie, co za gości. Język ci nie działa. Wiesz co? Jeździłem kiedyś z nomadami. To są oszczędni ludzie. Niczego nie wyrzucają, jeżeli nie jest naprawdę bardzo zepsute. Ale tego, co ty wciskasz tym dziewczynom, nomada nie wziąłby nawet do ręki. Błagam, nie przesadzaj. Daję, co mam najlepszego. Czego wy chcecie? Skup się. Wciskasz tym ludziom najgorszy złom. Możesz tak powiedzieć. A ja powiem, że daję najlepsze, co mam. A co bierzesz w zamian? To, co one mają, co mogą dać, to nie zawsze są pieniądze. Zwyrul. Czego wy chcecie? Evelyn Parker. Muszę wiedzieć, gdzie ona jest. No dobrze, zapraszam do biura. Tutaj przewija się sporo dziewczyn, naprawdę sporo. Ujmę to tak, wierzę w osobiste podejście. Każda z nich jest inna. Zresztą zapytaj, kogo chcesz. Jestem kimś więcej niż tanim doktorkiem. Wiem, czego ludzie naprawdę potrzebują i co lubią. Lubią, jak się ich skomplementuje, dopieści. Ja im to wszystko zapewniam. Ale cóż poradzić? Nie jestem w stanie zapamiętać każdej. Proszę, posadźcie swoje zacne cztery litery. A gdzie? Tu? Forrest. To nazwisko coś ci mówi? Nie. Mówią na niego Woodman. Pracuje w domu lalek. Czyli rozmawiałeś z nim? To ja zadaję pytania. Czy Woodman przyprowadził do ciebie Evelyn? Przyprowadził? Co za dużo powiedziane. Ona nie była w stanie chodzić. Prawdę mówiąc, to nie była w stanie robić niczego. Nie powiedział, jak ma na imię. Nazywałem ją Laleczką. Próbowałem jej pomóc, ale nie umiałem. Sami widzicie, z czym ja muszę pracować. A gdybym miał lepszy sprzęt? Mówisz, że nie mogłeś jej pomóc. Co jej było? Gdybym wiedział, co jej było, to pewnie bym temu zaradził. Chip miał przepalony rejestr instrukcji. Wymieniłem. Nic to nie dało. Powodem uszkodzenia był atak na trenerski. Oberwała wyspecjalizowanym malwarem. To ma sens. Przejdź do puenty. Puenta jest taka, że... No jakby wam to... Nie wiem, gdzie ona jest. Ale mnie wkurwiasz, co z nią zrobiłeś, pojebie. Nie no, nie wytrzymam. Załóż jej kaganiec albo strzel jej w gębę. Tak się nie da rozmawiać. Zachowuje się jak zwierzę. Nie mów tak o niej. Obraziła mnie. Im prędzej powiesz wszystko, co wiesz, tym krócej będziesz musiał nas znosić. Gdzie jest Evelyn Parker? Możliwości jest wiele, ale najprawdopodobniej kręci niszowe braindance'y. Co to znaczy niszowe? Nie wiem. To znaczy, ja takich rzeczy nie oglądam. Czarne porno?
Powiedziałem, nie wiem. Wiesz to na pewno. Słuchaj, ona tu była przez 4 dni. Praktycznie cały czas nieprzytomna. Nie zaprzyjaźniliśmy się na tyle, żeby mi teraz wysyłała wiadomości o tym, co robi i jak się czuje. Gdzie ją znajdę? Ile razy można wam powtarzać? Nie wiem. Zrobiłem to, co każdy by zrobił na moim miejscu. Kiedy zdałem sobie sprawę, że sam jej nie poskładam, zadzwoniłem do mojego fiksera. Jeszcze tego samego dnia przyszło po nią 2 typów. Do kogo konkretnie zadzwoniłeś? Do Wakako. Powiedziałem, że mam na zbyciu lalkę ze wszczepem braindance'owym. Wow. Dokąd ją zabrali? Przecież mówiłem. Nie wiem. Nie byli wylewni. A ja nie zadaję pytań takim ludziom. Nie jestem idiotą. Nie jesteś idiotą. A myślisz, że te wszystkie dziewczyny pozwalają ci się macać, bo jesteś taki męski? Godzą się, bo nie mają wyjścia, a tak naprawdę gardzą tobą, bo jesteś żałosny. Jak wyglądali? Byli podobni zupełnie do nikogo. Nic nie zapamiętałeś? To byli goście w typie takich, którym nie należy się przyglądać za intensywnie. Jeden miał brodę. Ci dwaj, którzy po nią przyszli, nie powiedzieli, co z nią zamierzają zrobić? Mówili coś o tym, że ona się będzie nadawała do filmów z ćmą. Czy jakoś tak. Że jest idealna do ćmy. To naprawdę wszystko, co wiem. Sprzedałeś ją jak jakiegoś manekina. Ona była manekinem, złotko. Nie wytrzymała. Potrzebuję powietrza. Czekam na zewnątrz. Ja. No idziemy. Pozwoliłam jej wrócić do domu lalek. Mogłam ją zatrzymać, ale pozwoliłam jej. Nie martw się. Znajdziemy ją. Znajdziemy jej zmasakrowanego trupa. Judy, ogarnij się. Chcesz się teraz poddać? Nie. Jedyne, co mamy, to trop na czarne braindance'y. Co chcesz z tym zrobić? Wiemy, że chodzi o takie z ćmą. To już coś. Dziwi mnie twój optymizm. Dla mnie to brzmi jak okrągłe nic. A ty nie kojarzysz nic związanego z ćmą? Nie widziałaś nigdzie takiego znaku? Posłuchaj. Branża ma swoje podkategorie. To jest przepastny rynek. Nielegalne wytwórnie przenoszą się z miejsca na miejsce. Robią wszystko, żeby trudno było ich znaleźć. Musimy ustalić, gdzie nagrywają te braindance'y. Zakładam, że takich rzeczy nie kręci się w plenerze. Kręci się je tak, żeby nikt nie widział i nie słyszał. Może oglądając nagranie natrafimy na coś, co pozwoli zlokalizować to miejsce. O ile byli na tyle głupi, żeby zostawić jakiś ślad. Każdy zostawia ślady. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Poza tym mam ze sobą najlepszą w mieście specjalistkę od braindance'ów. No to najlepsza specjalistka ma lepszy pomysł. Strona Pleasures of Night City ma swoją podziemną wersję. Tam są najrozmaitsze rzeczy. Może tam się czegoś dowiemy. Poczekaj, daj mi się zastanowić. Jest duża szansa, że tam coś znajdziemy. Wejdę na tę stronę. No dobra. Sprawdź, czy uda ci się coś wyszperać. Poczekam w wozie. No dobra, bo tu widzę,
kolejna misja się nam odpaliła i będziemy ją kontynuować w następnym odcinku. A na ten moment wam bardzo dziękuję za obecność. Mile widziane jakieś komentarze. A i do następnego. Miłego. Siema. Do następnego.